jak rowerem przekracza się granice Unii Europejskiej i jak rowerem się jeździ w Białorusi, spróbuję wyjaśnić w tym odcinku. Chcąc pojeździć w Białorusi rowerem, musiałem go zabrać razem z sobą, dlatego do Terespola pojechałem pociągiem. Musicie jednak wiedzieć, że granicy nie da się przekroczyć samodzielnie rowerem. Dlatego korzystając z zorganizowanego przejazdu przez Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, przedostałem się wraz z innymi na drugą stronę rzeki. Zapraszam Was do Brześcia. Być może część z Was kojarzy Brześć z twierdzy, która tutaj jest. Dla mnie wywarło to miasto wrażenie bardzo czystego, zielonego, ale niestety nieprzystosowanego do jazdy rowerem. W 2019 roku Brześć będzie obchodził 1000-lecie nadania praw miejskich, ale jeżdżąc po tym mieście nie zobaczycie żadnych starych budynków. No dobra, stwierdzicie, że wziąłem rower, a jeżdżę po chodniku. Musicie wiedzieć jedno, w Białorusi nie istnieje uczestnik ruchu jak rowerzysta. Są albo piesi, albo kierowcy samochodów. Tak więc jeżeli jesteśmy pieszym, mimo tego, że wybieramy rower, musimy poruszać się po chodniku. Zatem skoro jeździmy rowerem po chodniku, to dojeżdżamy do przejść dla pieszych. Po przejściach musimy przechodzić. No, niesie to za sobą kolejne problemy, ponieważ wiele krawężników jest naprawdę wysokich. Dla rowerzystów. Ale żeby przejechać? Andrii, który był naszym przewodnikiem, pokazał nam przejazdy dla rowerów, których w całym mieście są aż 3. Tak, tylko na 3 skrzyżowaniach są przejazdy dla rowerów. W Białorusi rowerem pojezdni możesz poruszać się tylko w 2 przypadkach, kiedy nie ma ani chodnika obok, ani pobocza. Jedyna asfaltowa droga dla rowerów, jaką miałem okazję zobaczyć, to ta, która wiedzie do przejścia granicznego z Polską i Unią Europejską.